Świt Skolwin natomiast umocni się na pozycji lidera. Będzie to już 7 punktów przewagi Świtu Skolwin nad toruńską Elaną w ligowej tabeli. 18. O ile już na początku tej kolejki torunianie spadli na 7 pozycję, no to żadnego wpływu te wyniki na pozycję przodkowa nie mają, bo... Gołuński, indywidualna akcja Gołuńskiego, zagranie do prawej strony, pierwszy groźny strzał, no i bramka dla ekipy gospodarzy. Coś niebywałego, co teraz zrobił Bartosz Poloczek, niezbyt udana interwencja w czwartej minucie. No i kolejna teraz akcja prawą stroną. Zablokowany jednak ten strzał Brzeskiego, jeszcze kolejne uderzenie. Jednak Mariusz Kryszak, jest wreszcie strzał oddany na bramkę Patryka Komoli. Ależ teraz niewiele brakowało, by Patryk Kamola zaliczył asystę. Mariusz Kryszak mający pretensje, że zbyt blisko podchodzą gracze z muru, no ale bezpiecznie odprowadził tylko piłkę Patryk Kamola. Wybita piłka z pola karnego. No i ładny, soczysty strzał Krzysztofa Garczewskiego. Zarówno w jednej, jak i w drugiej drużynie. Także Elana Toruń w bramce Poloczek, 11 Garczewski. Jędzieszak strzał, no i wreszcie zmuszony do interwencji Patryk Kamola. Pilnował jednak tego bliższego słupka. Z tyłu tylko Daniel Ciach, no i to się może właśnie skończyć taką właśnie sytuacją. No i co? Jest odgwizdany faul, jest żółta kartka, bowiem... Ale to nie zmienia zbyt wiele, bowiem to jest druga żółta kartka interweniującego, bo mogłoby się to skończyć jakimś nokautem. I uderzenie Arnta. Piątka graczy Elany na linii pola karnego. Całym zespołem niemalże cofnięte już przodkowo broniące tego korzystnego wyniku. No i teraz to mogła, to powinna być bramka. Jeszcze wydawało się, że ta piłka wturla się niemal do bramki, no, czyli znów ten doliczony czas gry. To może być moment, gdzie będziemy mieli skumulowane emocje z całego spotkania. Cesewski. Wycofanie piłki do Będzieszaka. Będzieszak w pole karne zamykał. To wszystko kapitan Maciej Mysiak. Stwarza więcej zagrożenia no, z przodu niż Daniel Kraska czy Filip Kozłowski, no to coś tu jest nie tak. Cieszą się dzisiaj gospodarze, brawo dla GKS-u, drugie zwycięstwo w tym sezonie, drugie zwycięstwo u siebie, pierwsze w tym sezonie zachowane czyste konto, a Elana Toruń znów bez zwycięstwa, nawet bez punktu przyjedzie do Torunia